Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan jak dobrze wiecie od jakiegoś czasu od już Ponad tygodnia testuję system Danfoss Link, czyli inteligentne ogrzewanie za pomocą radiowych e, głowic termostatycznych CONNECT przy siedmiu grzejnikach centralnego panelu Danfoss Link CC oraz dodatkowo w moim przypadku, bo mam kocioł ogrzewania własny, a nie na przykład z elektrociepłowni, że ciepło leci w takim wypadku, jeszcze dodatkowo w tym systemie jest przekaźnik BR podłączony do kotła. I to wszystko działa radiowo, bezprzewodowo e, i to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Be jak na razie, przez ponad tydzień testów, wszystko działa bez zarzutu. Nie było żadnego problemu z niczym. E, ogrzewanie przez ten pierwszy tydzień można powiedzieć, w cudzysłowie, trochę wariuje, ale jest to całkowicie normalna kwestia. W pierwszym tygodniu to jest taki tydzień adaptacyjny, gdzie ogrzewanie e, dziwnie działa, dziwnie to znaczy e, tu gdzieś czasami troszeczkę pomieszczenie przegrzeje, tam coś troszeczkę jakby wychłodzi i my myślimy, że to jest dziwne, e, dziwne. no bo jest dziwne, ale w tym momencie system uczy się szybkości e, utrzymy, e, utrzymywania się, tak jakby temperatury w pomieszczeniu, e, czy też straty tej temperatury, dzięki czemu potem odpowiednio będzie e, reagował, szybko uruchamiał, czy też wyłączał po odgrzewanie danego pomieszczenia. Tak więc więc pierwszy tydzień jest takim tygodniem, można powiedzieć, adaptacyjnym, gdzie może to wszystko cały system nie działać tak jakby idealnie jak my sobie zamierzamy ale potem powinno już wszystko działać w miarę można powiedzieć perfekcyjnie o tak jak widzieliście tu był panel centralny ja tu w takim osobnym pomieszczeniu specjalnym mam tam kotłownię można tak powiedzieć kocioł gazowy z, centralną komor z zamkniętą komorą spalania e, kondensacyjny i tutaj jak widzicie e, br czyli przekaźnik po lewej stronie na ścianie sobie był i on nam uruchamia kocioł i wyłącza zgodnie z poleceniami panelu centralnego a on właśnie zgodnie z poleceniami, jakie wydają termostaty, głowice termostatyczne w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo, oczywiście, to co bardzo istotne jest w tym ogrzewaniu, mamy możliwość sterowania całym ogrzewaniem z dowolnego miejsca na świecie, przez internet, przez aplikację na smartfony z iOS-em lub Androidem. Sami zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Każde pomieszczenie widzimy temperaturę. W każdym pomieszczeniu możemy zmienić w dowolnej chwili palcem temperaturę, czy to według harmonogramów w czasie dnia, czy też w czasie np. Na gdy nas nie ma w domu i snu. Dodatkowo można zmienić w każdym pomieszczeniu w razie potrzeby na ręczne sterowanie, i to wszystko. Wygląda naprawdę ciekawie. Zresztą sami widzicie, jaka jest rozdzielczość dokładności tutaj temperatur. Te mniejsze temperaturki to są aktualne temperatury w pomieszczeniach. Gdy czerwony taki ślaczek tam, że tak powiem, działa, to w tym momencie ogrzewanie dogrzewa to dane pomieszczenie. Można włączyć tryb wakacje, wstrzymać ogrzewanie na godzinę, na stałe, można na przykład szybciej włączyć, że jesteśmy w domu, bo harmonogram ustawimy, że powiedzmy od 15 jesteśmy w domu, a przyszliśmy już o 13. No to wchodzimy, klikamy sobie na przycisk na panelu centralnym lub na, lub na... W aplikacji, przepraszam, klikamy, że już jesteśmy w domu i już wcześniej może się ogrzewanie zagrać. Wszystko jest dosyć, dosyć innowacyjne, działa ten system już od jakiegoś czasu, ale muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Niebawem recenzja, trzymajcie się!